otworzymy ostatni, trzeci panel. Chciałabym poprosić o zabranie głosu panią prorektor Wydziału Prawa Administracji naszej uczelni, która wygłosi kilka bardzo ważnych słów. Proszę Państwa, w imieniu całego Kolegium Dziekańskiego, pana dziekana Marka Michalskiego, własnym również chciałabym raz jeszcze pogratulować bardzo serdecznie księdzu profesorowi Mirosławowi Koskowi habilitacji. Gratuluję również bardzo serdecznie pani profesor Wandzie Stojanowskiej jako kierownikowi katedry i jeszcze raz chciałabym, bo to już zostało powiedziane na samym początku, ale Państwa jeszcze wtedy nie było, więc jeszcze raz chciałabym powiedzieć, że jako wydział jesteśmy dumni z kolejnego profesora i cieszymy się bardzo z tego, że od kolejnego roku akademickiego ksiądz profesor będzie zasiadał w Radzie Wydziału. Także serdeczne gratulacje. Proszę Państwa, delikatna zmiana w programie. Jako pierwszy głos zabierze ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Temat jego referatu brzmi: surogacja jako nowa forma handlu dziećmi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie, możliwość tutaj zabrania głosu. Natomiast przepraszam, ponieważ tak to jest na uczelni, o 15 mam seminarium z doktorantami i muszę do nich dotrzeć. Chodzi o to, czym jest surrogacja. Mniej więcej myślę, że jesteśmy zaznajomieni z tym terminem. W języku polskim używa się pojęcia macierzyństwo zastępcze. Ale gdy chodzi o macierzyństwo zastępcze, to jest pytanie, co to znaczy to zastępstwo. I wydaje się, że od strony takiej leksykalnej to najlepiej to koresponduje użycie tego słowa zastępczość z zwyczajem, który po raz pierwszy wprowadziło chyba prawo francuskie. W 1795 roku wprowadzono obowiązkową służbę wojskową we Francji dla wszystkich dorosłych mężczyzn, a w 1802 roku wprowadzono służbę zastępczą w taki sposób, że ludzie z bogatych rodzin mogli się wykupić i posłać zamiast siebie biednego chłopa. Więc zastępstwo oznaczało, że tylko biedni będą ryzykować życie za bogatych, a ci, którzy podejmują to ryzyko, że utracą życie, robią to przyciśnięcie z powodów materialnych, z powodu ubóstwa. I teraz, jeśli myślimy o macierzyństwie zastępczym, to chodzi o to, że jakaś kobieta ma urodzić dziecko zamiast innej kobiety. Mogą się Państwo spotkać z takimi odniesieniami biblijnymi. Tak? W Starym Testamencie mamy postać Racheli, tak? Która nie może mieć dzieci i w związku z tym posyła swoją niewolnicę, tak? żeby zamiast niej urodziła dziecko. A ten mechanizm, że to niewolnica rodzi dziecko swojej pani, jest tam obecny, ale to, czego na ogół nie ma w komentarzach, na które przywołują ten argument biblijny, to fakt, że to ściśle wynika z niewolnictwa. Znaczy, że to użycie drugiej kobiety było możliwe dlatego, że ta kobieta była całkowicie pozbawiona możliwości dysponowania swoją osobą i swoim ciałem. I teraz zapotrzebowanie na macierzyństwo zastępcze, to ono się wiąże po pierwsze z tym faktem coraz powszechniejszej niepłodności w świecie zachodnim, a jednocześnie niepłodność, zwłaszcza dla kobiety, jest czymś bardzo dokuczliwym.
ta biblijna natura mówi, daj mi dziecko albo umrę. Tak? Więc jest to tak dokuczliwe. I teraz to powoduje, że na przykład małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, są często gotowe na podejmowanie wszelkich dostępnych kroków, żeby tylko to dziecko jakby uzyskać dla siebie. W przeszłości wiązało się to z tym, że na przykład mężczyzna musiał podjąć współżycie z jakąś inną kobietą i potem otrzymywał, czy wykupywał to dziecko dla swojego związku małżeńskiego. Sztuczna inseminacja najpierw, a potem in vitro, sprawiły, że podobny proceder można uprawiać, nie podejmując stosunków seksualnych, czy w przypadku in vitro, nawet nie mając żadnego kontaktu fizycznego z osobą, która od strony biologicznej jest jednym z rodziców dziecka, czy obojgiem rodziców. I to powoduje również upowszechnianie się tego procederu, gdzie w dzisiejszej sytuacji mamy z jednej strony rozejście się instytucji małżeństwa i posiadania dzieci, możliwość posiadania dzieci bez podejmowania stosunków seksualnych, możliwość posiadania dzieci bez żadnej więzi biologicznej z tymi dziećmi, jak również możliwość posiadania dzieci przez parę osób, czy przez jedną osobę, niezależnie od płci tych osób. Ponieważ coraz powszechniejsze w zakresie tej surrogacji jest to, że to dwie osoby tej samej płci oczekują, że ich pragnienie posiadania dziecka zostanie zrealizowane. Nowym zwyczajem tutaj, który się jakoś tworzy i być może także uzyska jakieś zakorzenienie prawne, jest przekonanie, że prawo do posiadania dziecka jest prawem indywidualnym, a w związku z tym każdy indywidualny człowiek ma prawo zgłoszenia się do odpowiednich instancji państwowych, żeby mu dostarczono dziecko i żeby jego prawo, jak nazywane prawem człowieka, zostało zrealizowane. To jest ten kontekst, w którym żyjemy. Teraz to, co związane jest z kwestią surrogacji, to również fakt, że jeżeli mamy do czynienia z zatrudnieniem in vitro, to nie ma znaczenia, kim jest ta osoba, ta kobieta, która użycza swojego ciała czy swojego łona, ponieważ ona nie przekazuje swoich genów. To z kolei powoduje, że pojawia się bardzo specyficzny, globalny rynek na macierzyństwo zastępcze, bo usługa, która, jeśli Państwo wejdą na jakieś strony takich instytucji w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, kosztuje tam około 150 tysięcy dolarów. W momencie, kiedy ją przenosimy do Indii czy Pakistanu, kosztuje około 25 do 30 tysięcy dolarów. I stąd jeden z problemów prawnych, który się tutaj pojawia, to fakt, że mamy z jednej strony państwa, w których ta surrogacja jest legalna w takich czy innych formach, ale z drugiej strony, że jeśli to dziecko jest wyprodukowane w jakimś innym państwie, niż to obywatelstwo rodziców, to potem jest pytanie, w jaki sposób zalegalizować to nabycie tego dziecka przez obywateli innego kraju.
tym procederze pojawia się przynajmniej 6 osób, które mają jakiegoś typu relacje z dzieckiem, ponieważ po pierwsze są te osoby, które nazywa się najczęściej rodzicami intencjonalnymi. To znaczy dwie osoby chciałyby mieć dziecko. Idą do jakiejś kliniki i tam wybierają dawców materiału genetycznego. Więc mamy kolejne dwie osoby, które faktycznie są rodzicami biologicznymi, ale które najczęściej w ogóle nie wiedzą, że stają się rodzicami biologicznymi. I wreszcie jest tak, że potrzebna jest kobieta, tak, gdzie można implantować zarodek, ale ta kobieta, jeśli to się dzieje w ubogich krajach, najczęściej to jest kobieta, która ma własną rodzinę, męża, dzieci i z powodu tego, że nie ma jak utrzymać swojej rodziny, zgadza się na taki właśnie proceder. Czyli mamy kolejne dwie osoby, tę kobietę, która rodzi dziecko, a w związku z tym ze zwyczajem prawnym jest automatycznie postrzegana jako matka tego dziecka, i z drugiej strony mąż tej kobiety, która urodziła dziecko, który najczęściej w całej tej procedurze w ogóle się nie pojawia. To, co jest charakterystyczne dla tej procedury, to jest sprawa taka, jest podpisywany kontrakt między tymi rodzicami intencjonalnymi a tą kobietą surogatką. Pytanie, czego ten kontrakt dokładnie dotyczy? To nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie, dlatego że nasuwająca się odpowiedź to, że chodzi o użycie drugiego człowieka, tak? Eksploatację, aż do formy niewolnictwa, co z kolei jest zakazane w prawie międzynarodowym. W związku z tym najczęściej te kontrakty ujmują to w ten sposób, że honorarium, które tam się pojawia, a które stanowi nie więcej niż 10% całej kwoty, całego kosztu tej procedury, jest postrzegane jako kompensacja. Czyli nie ma zapłaty za nic, tylko jest zwrot kosztów. I te koszty z czym są związane? To najprostsze, o których łatwo mówić, to są sprawy związane na przykład z niedogodnościami wynikającymi z ciąży, czyli z niemożliwością dysponowania swoim ciałem, z trudami porodu, jest odszkodowanie. Ale też jak patrzymy na to, jak się dokonuje ta przemysłowa produkcja dzieci, to w Indiach czy Pakistanie czy w Tajlandii mamy do czynienia z czymś, co się nazywa farmami dziecięcymi. Tak? Czyli, że są jakieś dość prymitywne na ogół kliniki, w których przechowuje się kobiety, one są tam zobowiązane do przebywania przez cały czas ciąży, pod ścisłą kontrolą, bez możliwości, to jest wpisane w kontrakcie, podejmowania stosunków seksualnych z mężem, bez możliwości spożywania alkoholu, kawy, używek innych rzeczy i również z gotowością do dokonania aborcji dziecka, gdyby się okazało, że klienci, czyli zamawiający, nie są zadowoleni z jakości towaru. To są akurat takie sprawy, o których Państwo słyszą czasem, dlatego że w momencie, kiedy w procedurze in vitro, czy w procedurze surrogacji okazuje się, że urodzi się dziecko niepełnosprawne, albo urodzi się dziecko innego koloru skóry niż
było zamówione, to wtedy okazuje się, że ci rodzice zgłaszają pretensje do kliniki, która patronowała takiemu zabiegowi, i to się dostaje do prasy. Myślę, że tego typu przypadki, one pokazują nam także, kim są te kobiety, które się godzą na taki proceder. Jedna z sytuacji, szeroko omawianych w prasie, także polskiej, to była kwestia dziecka z zespołem Downa, które się urodziło w Tajlandii, gdzie kobieta, ta matka surogatka, odmówiła aborcji, ale po porodzie stwierdziła wraz z mężem, że w Tajlandii wszystkie dzieci się kocha. W związku z tym podjęła walkę o to, żeby mogła wychowywać to dziecko wraz z mężem. Jeden z problemów, który się tutaj pojawia, to jest to, że kobiety, które noszą w swoim łonie przez 9 miesięcy dziecko, nawet jeśli ono nie jest biologicznie ich, bardzo często nie chcą go oddać po porodzie. Stąd najczęściej przyspiesza się ten poród w jakiś sposób sztuczny, tak żeby nie mogła kobieta donosić do końca dziecka i w związku z tym, żeby nie powstała ta więź emocjonalna, która poprzez poród się pojawia. To tyle tytułem takiego wprowadzenia. Teraz jak to wygląda z punktu widzenia praw. Są dwa tutaj problemy. Jeden dotyczy sposobu potraktowania kobiety, eksploatacji kobiety i jej ciała, a drugi dotyczy praw dziecka. W tym zakresie po pierwsze można się powoływać na konwencję w sprawie niewolnictwa, która z 1926 roku, która mówiła, niewolnictwo jest stanem czy położeniem jednostki, względem której stosowane jest postępowanie w całości lub części wynikające z prawa własności. Z drugiej strony jest tak, że mamy konwencję praw dziecka, która w artykule 35 mówi tak. Państwa strony będą podejmowały wszelkie kroki o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania uprowadzeniu, sprzedaży bądź handlowi dziećmi dokonywanych dla jakichkolwiek celów i w jakiejkolwiek formie. Czyli niewolnictwo dzieci i handel dziećmi jest całkowicie zakazany w prawie międzynarodowym i jest to z drugiej strony także całkowicie oczywiste w obszarze świata zachodniego. Więc jeżeli od tej strony popatrzymy na surrogację, to jako na fakt, że dokonuje się, zamawia się dziecko jako produkt, i to dziecko się nabywa jako towar, a potem trzeba jeszcze je przenieść z jednego kraju do drugiego, to jest oczywiste, że w międzyczasie narusza się szereg konwencji międzynarodowych i praw człowieka. Dodatkowo z punktu widzenia dziecka tutaj istotną sprawą jest kwestia anonimowości rodziców biologicznych. Proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia naturalnego to, co jest zasada dość oczywista, którą przyjmowało prawo rzymskie, że matka jest pewna, a z ojcem nie wiadomo. Jest to domyślne. Natomiast jeżeli patrzymy na procedurę in vitro, jest tak, że materiał genetyczny pobiera się w taki sposób, że dokładnie wiadomo od kogo, bo on musi spełniać określone kryteria jakościowe. Stąd nie ma najmniejszych trudności technicznych, żeby poinformować zarówno tych rodziców intencjonalnych, jak i dziecko o tym, kim są rodzice biologiczni. Ale tak, bycie rodzicem biologicznym rodzi szereg zobowiązań w stosunku do dziecka. W związku z tym jest tak, że tutaj dba się
o maksymalne zachowanie anonimowości. Przy czym wiemy o tym, że to bycie rodzicem biologicznym w ramach tego typu procedur oznacza, że na przykład student w Danii jest ojcem 300 dzieci, gdzieś rozsianych po całym świecie. Kiedy myślimy o zobowiązaniach, które z tego wynikają, to trudno byłoby mu je wypełnić. Jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że dorosłe dzieci z procedury in vitro wytaczają procesy o ujawnienie danych swoich biologicznych rodziców. Więc to są te dwa podstawowe obszary, na których prawa dzieci są naruszane. Jeden dotyczy anonimowości rodziców, a to w poważny sposób i od strony prawnej i psychicznej narusza kwestię tożsamości dziecka, poczucia tożsamości, i z drugiej strony to bycie przedmiotem handlu i obrotu towarowego, to jest ten drugi obszar. I teraz, jeżeli patrzymy na to, co się w tym zakresie dzieje w prawie krajowym, międzynarodowym, to z jednej strony dla Parlamentu Europejskiego był przygotowany taki raport odnośnie sytuacji prawnej surrogacji w różnych krajach świata. Celowo wymieniam ten raport, bo to oznacza, że Parlament Europejski nad tym się zastanawia. To są dokumenty, które także przygotowują pewne kroki legislacyjne. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy do tych konkretnych rozwiązań prawnych w różnych krajach, mamy różne sytuacje na świecie, kraje, w których to w ogóle nie jest regulowane, kraje, w których taka procedura jest zakazana, kraje, w których dopuszcza się tak zwaną altruistyczną surrogację, czyli jeśli nie ma zapłaty, i takie kraje, w których dopuszcza się komercyjną surrogację. Altruistyczna, tak jak mówię, jest czymś bardzo niebezpiecznym, dlatego że na przykład przy dyrektywie o transplantacji Unii Europejskiej jest tak, że to pojęcie kompensacji jest wprowadzone i ono jest używane wszędzie tam, gdzie wydaje się, że może być naruszony zakaz handlu organami ludzkimi. Więc żeby nie było wątpliwości, że nie ma handlu organami ludzkimi, to wprowadzona jest zasada odszkodowania. I różne tytuły do tego odszkodowania. I teraz w momencie, kiedy w Unii Europejskiej toczą się różne debaty, to tam na przykład jeden z takich wątków, który się pojawia, to jest taki, żeby wprowadzić maksymalną wysokość odszkodowania na poziomie 4-5 tysięcy euro. Ale to tak naprawdę, jak się nad tym zastanowimy, to jest ta maksymalna cena za dziecko, którą wolno pobrać, byłoby, gdyby takie rozwiązania weszły w życie. Jeśli ustanawia się raz jakąś cenę, którą, czyli wprowadza się tak naprawdę komercjalizację, tak, tutaj w zakresie handlu ciałem kobiety i handlu dzieckiem, to przyszłość tylko reguluje rynkowo tam cenę. Stąd jest to bardzo niebezpieczne. Teraz, jeżeli patrzymy na rzeczy, które się dzieją w obszarze europejskim, to poza tym raportem Parlamentu Europejskiego, wyrokami w różnych państwach członkowskich, wyrokami, które dotyczą najczęściej tego przysposobienia, to znaczy, gdzie dziecko jest wyprodukowane poza obszarem Unii Europejskiej. Teraz powstaje pytanie o przysposobienie, czyli o coś, co jest analogiczne do aktu adopcji dziecka, ale we wszystkich regulacjach prawnych dotyczących adopcji jest wyraźnie wykluczony jakikolwiek element finansowy.
Więc ponieważ mowa o surrogacji zawsze jest aspekt finansowy, tak? Więc tutaj widać od razu, że mamy do czynienia z konfliktem, także z prawem adopcyjnym. Mamy tutaj z jednej strony próbę, która była podjęta w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy dotyczącej rezolucji w sprawie tak zwanego macierzyństwa zastępczego, gdzie z jednej strony sprawozdawczyni tej rezolucji dążyła do tego, żeby wprowadzić europejskie normy w tym zakresie, tak, i ujednolicić system prawny, co oznaczałoby również zobowiązać państwa, tak, które są w Radzie Europy czy w Unii Europejskiej, do tego, żeby przyjąć stosowne rozwiązania prawne. Ta rezolucja upadła, ale upadła również próba naprawy tej rezolucji, to znaczy wprowadzenia takich zapisów, które całkowicie zakazywałyby surrogacji w państwach członkowskich Rady Europy. Ta poprawka upadła, jeśli dobrze pamiętam, 3 głosami, co pokazuje, że powiedzmy te 2 obozy zwolenników tego, żeby ten proces zalegalizować, i zwolenników całkowitego zakazu, że one są mniej więcej w tej Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy mniej więcej równoliczne. I z drugiej strony mamy wyrok w sprawie Paradiso i Campanelli z tego roku, który dotyczy sytuacji, gdzie małżeństwo włoskie podpisało kontrakt z kobietą w Rosji na zatrudnienie in vitro. Cena, którą zapłacono, to było 50 tysięcy euro. I dziecko przeniesione do Włoch, odmówiono w sądzie rejestracji tego dziecka i przysposobienia przez tych intencjonalnych rodziców. Rząd włoski przegrał tę sprawę w pierwszej instancji w Radzie Europy, ale w drugiej instancji zapadł wyrok korzystny dla rządu włoskiego, to dokładnie 24 stycznia tego roku, gdzie w wyroku także czytamy, że prawo do szacunku dla życia rodzinnego, poszanowania życia rodzinnego, nie zapewnia nie ma za cel zapewnienie zwykłego pragnienia do posiadania rodziny. To jest dość istotne, czyli że nie wystarczy chcieć mieć rodzinę, żeby państwa, władze państwowe były zobowiązane do tego, żeby to życzenie się zrealizowało. Zwłaszcza w sytuacji tych pojedynczych osób, tak, które próbują egzekwować prawo do dziecka, jest to, myślę, istotne. I druga rzecz to jest to, że z surrogacji, umowy o surrogacji są ściśle związane z handlem ludźmi. Że to są zjawiska jakoś nierozdzielne, tak, tutaj w perspektywie sądów. Te umowy o komercyjnej surrogacji naruszają prawa dzieci i kobiet. I związane są w związku z tym i z handlem ludźmi, i z eksploatacją, wykorzystywaniem kobiet. To jest tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Myślę, że warto, jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba być, ale myślę, że warto to wiedzieć. Natomiast ta jeszcze dodatkowa rzecz jest taka, że w tym momencie trwają prace w Komisji Haskiej nad stworzeniem konwencji o surrogacji, która właśnie zmierzałaby do ustanowienia standardu w prawie międzynarodowym, i gdzie wszystkie państwa, które by były stronami tej konwencji, zobowiązane byłyby do
legalizacji surrogacji, jak również do uznawania tych aktów o przysposobieniu. Więc to jest duże wyzwanie, ponieważ wiemy, tak, gdy chodzi o na przykład konwencję o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, że jeśli raz taki tekst powstanie, to po jakimś czasie on będzie przez jakieś państwa ratyfikowany. Prace w Komisji Haskiej są na takim etapie, że można je zaszywać. Tak? Czyli państwa członkowskie, które uczestniczą w tych pracach, są dzisiaj w stanie całkowicie zahamować te prace. I do ubiegłego roku się to udawało. Mamy sygnały, że w tym roku jest inaczej. Dziękuję bardzo. Bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym poświęcić swoje wystąpienie refleksji nad konsekwencją ustawodawcy, czy też brakiem konsekwencji ustawodawcy w zakresie realizowania wytyczonych przez siebie celów czy sformułowanych zasad. Chodzi mi o taki dość oczywisty postulat spójności instytucji prawnych, pewnych całości normatywnych, które tylko wtedy mogą osiągnąć swoje cele, być funkcjonalne. Można bowiem odnieść wrażenie, zwłaszcza na gruncie prawa rodzinnego, że szereg reform, które dokonały się w ostatnich latach, przebiegały w sposób dość mało skoordynowany. Oczywiście tak zakreślony temat, jak to uczyniłem przed chwilą, byłby raczej klamrą spinającą całą konferencję, a nie jedno wystąpienie, dlatego ja chciałbym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami odnośnie jednego szczegółowego zagadnienia, zagadnienia odpowiedzialności małżonków, odpowiedzialności majątkowej małżonków za zobowiązania. Ten problem należy do, jak to określa pani profesor Stojanowska, może mniej romantycznych problemów prawa rodzinnego. Te romantyczne będą przedmiotem dwóch kolejnych wystąpień, te, które bardziej rozpalają emocje, czy są obecne w debacie publicznej. Jednak wydaje mi się, że również ta kwestia odpowiedzialności posiada niezmiernie istotny wymiar praktyczny, tak jak w referacie pana profesora Gwiazdowskiego w pierwszym panelu dzisiejszej konferencji zostało to powiedziane. To jest ten element nadania materialnych podstaw funkcjonowaniu rodziny. Stąd również skojarzenie tego problemu z zasadą ochrony rodziny. Zasadą, która oczywiście jest jedną z fundamentalnych zasad prawa rodzinnego, która oczywiście została wypowiedziana w Konstytucji. Dla porządku w dwóch słowach powiem o na początku artykule 18 Konstytucji RP, który stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. To jest przepis, który zrobił karierę może bardziej ze względu na wypowiedzianą w nim trochę mimochodem definicję legalną małżeństwa, jest najczęściej przytaczany w tym kontekście, ale oczywiście jego zasadniczym celem czy treścią normatywną, dyspozycją jest zagwarantowanie tej ochrony, którą państwo rodzinie powinno przyznawać. Przygotowując się do swojego wystąpienia, dokonałem krótkiego przeglądu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, NSA, orzecznictwa, orzeczeń, w których ta podstawa prawna, ten artykuł Konstytucji był przywoływany. I oczywiście rozpiętość tych orzeczeń jest ogromna. Ona pokazuje, że ta problematyka ochrony rodziny pojawia się w zasadzie w każdej gałęzi prawa. Więc tak króciutko tylko tutaj wymieniając, bez oczywiście omawiania szczegółów, artykuł 18 pojawiał się na przykład w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego dotyczących zagadnień filiacyjnych, dotyczących prawa rozwodowego i związanych z tym problemów procesowych. Podziału majątku,
dorobkowego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prawa spadkowego, ale również takich zagadnień jak obowiązku informowania osoby kierującej pojazdem, kiedy również zasada ochrony rodziny odgrywa znaczenie, kiedy to mamy, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby poinformować, brzydko zakablować swoją żonę, że kierowała pojazdem i z tego powodu ma podjąć odpowiedzialność. Oczywiście w zakresie pomocy społecznej, prawa karnego, prawa podatkowego, prawa o adwokaturze, czy nawet traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. W piśmiennictwie ochrona, którą przyznaje konstytucja rodzinie, małżeństwu, jest definiowana jako obowiązek władz publicznych do podejmowania działań w stosunku do podmiotów zewnętrznych wobec małżonków i rodziny, mających na celu niedopuszczenie do zagrożenia przez te podmioty zewnętrzne tych wartości. Przytaczam tę definicję, ponieważ ona jest istotna z punktu widzenia tego, o czym chcę za chwilę powiedzieć. Chodzi o ochronę przed podmiotami zewnętrznymi, a nie tylko o udzielenie jakiejś tam pomocy socjalnej rodzinie. Ta myśl zresztą została wyrażona również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w którym w jednym z orzeczeń Trybunał Konstytucyjny powiedział, że ochrona i opieka państwa nad dobrami określonymi w artykule 18 Konstytucji RP, zwłaszcza małżeństwem i rodziną, mogą być podejmowane w ustawodawstwie zwykłym w sposób prowadzący do ograniczenia praw i wolności osób trzecich. W sposób prowadzący do ograniczenia praw i wolności osób trzecich, to stwierdzenie jest niezmiernie istotne i ono prowadzi do punktu wyjścia mojego referatu, to znaczy do problematyki artykułu 41 kodeksu rodzinnego. To jest przepis, który w prawie materialnym, w prawie rodzinnym określa zasady odpowiedzialności małżonków majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich. Ten przepis został gruntownie zreformowany, znowelizowany w roku 2004. Można powiedzieć, że zmiana dokonała się o 180 stopni w stosunku do poprzedzającego stanu prawnego, bowiem przed tą nowelizacją, przed tą reformą zasadą była odpowiedzialność małżonków za zobowiązania majątkiem wspólnym. Ustawodawca, mając na względzie ochronę rodziny i dobro, zdecydował, że od tego momentu sytuacja będzie wyglądała odwrotnie. Zasadą będzie nie odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania, a możliwość zrealizowania czy zaspokojenia roszczeń wierzyciela z majątku wspólnego będzie uwarunkowana dodatkową przesłanką, uzyskaniem zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo oczywiście nie mamy na to czasu. Ten przepis był również krytykowany. Był krytykowany i w tej części krytyka jest na pewno zasadna w warstwie szczegółowej, jeżeli chodzi o pewne elementy konstrukcyjne zgody, o czym nie będę tutaj mówił. Wskazywano również, były również podnoszone zastrzeżenia co do tego, czy aksjologia tego przepisu jest właściwa, to znaczy czy pominięcie w pewien sposób praw wierzyciela w tym przypadku jest właściwe. Nie należę do krytyków tego unormowania, raczej bym się opowiadał za konsekwentną jego realizacją. Wydaje mi się, że również wyniki badań empirycznych, które prowadziłem, nie potwierdzają tej obawy czy takiego argumentu, który był przeciwstawiany tej regulacji, że przecież wierzyciel też ma swoją rodzinę. To prawda, ma i jego interesy powinny być chronione, jednakże jeżeli się spojrzy w akta spraw sądowych, jeżeli się przeanalizuje postępowania klauzulowe czy postępowania dotyczące powództw przeciwegzekucyjnych, o czym za chwileczkę, to jednak okazuje się, że tam w zdecydowanej większości przypadków mamy do czynienia ze stosunkami prawnymi między
między małżonkiem a podmiotem profesjonalnym, osobą prawną, bardzo często firmą windykacyjną, która sobie nabywa wierzytelność i stara się ją zrealizować, a wierzytelność pochodzi, to plaga ostatnio z pożyczek chwilówek zaciągniętych w parabankach. To jest taki standard, który wynika z badań empirycznych. Tak więc wydaje mi się, że ustawodawca, i to jest ta zasada, powiedziałem na wstępie, że chciałbym przeanalizować, na ile ustawodawca jest konsekwentny w realizowaniu zasady, którą sobie stawia. Zasada jest taka: majątek wspólny w ustroju wspólności ustawowej jest bazą materialną, podstawą materialną dla funkcjonowania rodziny. A zatem staramy się chronić tę podstawę materialną i w pewien sposób ograniczamy, a w każdym razie warunkujemy świadomością i zgodą drugiego małżonka możliwość ponoszenia odpowiedzialności z tego majątku. Z tym założeniem koresponduje treść artykułu 41, którą w ogóle tutaj się przedstawiłem. I teraz realizację tego założenia chciałbym Państwu krótko przedstawić w trzech aspektach, które wydają mi się tutaj istotne. Ja przedstawię w pewnej gradacji od pewnych rys jedynie na tej konstrukcji przewidzianej w artykule 41 do rozwiązań prawnych, które wydają mi się z nią ewidentnie sprzeczne, a nawet powiedziałbym mocniej sprzeczne z pewnymi podstawowymi założeniami majątkowego prawa małżeńskiego. Te trzy aspekty, które chciałbym przedstawić, są następujące. Po pierwsze, to jest realizacja ochrony rodziny na gruncie postępowania egzekucyjnego, w tym postępowania klauzulowego. Po drugie, drugim aspektem realizacji tej zasady byłoby możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela. I trzecim aspektem jest postępowanie upadłościowe, to za chwilę powiem, o jaką regulację konkretnie, na którą trzeba zwrócić uwagę. Pierwszy z wymienionych aspektów jest może najbardziej skomplikowany i ze względu na ramy czasowe wystąpienia i opóźnienie muszę się ograniczyć do przedstawienia w pewnym zarysie. Postępowanie egzekucyjne, zresztą postępowanie klauzulowe, należy do skomplikowanych zagadnień prawnych. Niemniej, można powiedzieć tak, integralną częścią tej regulacji artykułu 41, o której wspomniałem, regulacji prawno-materialnej, są przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, przede wszystkim o postępowaniu klauzulowym, też o powództwach przeciw egzekucyjnych. Bez tych unormowań w ogóle nie artykuł 41 by nie istniał. On stanowi tylko taką prawno-materialną ramę kodeksową, mówiącą o tym, jak realizuje się odpowiedzialność małżonka, natomiast ona jest możliwa dzięki nadaniu klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu w postępowaniu klauzulowym. Jak ustawodawca tą samą reformą z 2004 roku zrealizował założenia z artykułu 41. Otóż oczywiście przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego zostały znowelizowane i dostosowane do nowej regulacji i tych szczegółów nie będę omawiał, bo one nie mają większego znaczenia, dlatego co chcę powiedzieć. Natomiast jednocześnie pewnemu przeobrażeniu uległo postępowanie klauzulowe, postępowanie na ramie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Przed nowelą to postępowanie miało w sobie pewien element merytoryczny. Małżonek dłużnika, który dopiero na tym etapie jest włączony do postępowania, bo on przecież wcześniej nie występował w sprawie, nie był stroną pozwaną, tytuł egzekucyjny.
egzekucyjny nie został wydany przeciwko niemu. W poprzednim stanie prawnym ten małżonek dłużnika miał pewną możliwość merytorycznego odniesienia się do sytuacji prawnej, która się pojawiła, zrealizowany w przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania cywilnego obowiązku wysłuchania małżonka dłużnika. Ten obowiązek został w nowej regulacji zlikwidowany, a to dość jednolicie podkreśla się w piśmiennictwie i rzeczywiście taką koncepcję realizuje ustawodawca, że postępowanie klauzulowe w nowym kształcie ma mieć charakter wyłącznie formalny. Jasne, że powiedziawszy tego na gruncie prawa małżeńskiego nigdy nie do końca rozumiałem, bo jeżeli zadaniem sądu klauzulowego jest zbadanie, czy małżonek dłużnika wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, to w tym tkwi pewien element merytorycznej oceny tej sytuacji prawnej. Oceny artykułu 41, który o tej zgodzie mówi. Więc od tego elementu merytorycznego tutaj jest bardzo trudno uciec. Dlatego też w piśmiennictwie problem kognicji sądu klauzulowego jest problemem niezmiernie dyskusyjnym. Jeżeli weźmiemy dowolne komentarze do KPC, to się okaże, że każdy autor co innego pisze na temat, zdawało się, dość fundamentalny. To znaczy, czym się zajmuje sąd klauzulowy, co on ma zbadać w swoim postępowaniu. Te elementy, które sąd powinien objąć swoim zainteresowaniem, swoją kognicją, są wymieniane w każdym komentarzu w zasadzie inaczej. Specjalnie o tym mówię, żeby pokazać Państwu pewien element niepewności, który się pojawia w tym przypadku. No, rozmawiamy o przepisach, których stawka jest dosyć wysoka. No, być może pozbawienie całego dorobku życia. I okazuje się, że osoba, która nie uczestniczyła w postępowaniu rozpoznawczym, nawet jest wpuszczona w pewien mechanizm prawny prowadzący do pozbawienia jej majątku wspólnego, pewien mechanizm prawny, w którym jej prawa są chronione w znacznie mniejszym stopniu, niż ona miałaby tę szansę osiągnąć w postępowaniu rozpoznawczym. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje zresztą, że na rozpatrzenie sprawy w postępowaniu klauzulowym co 3 dni. Teoretycznie dopuszcza się tę możliwość wysłuchania małżonka, chociaż ona nie jest wyrażona, ale oczywiście jak to zwykle jest przy tego rodzaju zmianach prawnych, jak sądy czegoś nie muszą, to nie robią. Ja prowadziłem badania aktowe dotyczące postępowań klauzulowych, to było postępowanie, które objęło 243 akta spraw, mniej więcej po połowie te, które toczyły się na podstawie dawnego stanu prawnego, wtedy kiedy wysłuchanie było wymagane i połowa w sprawach, których według nowego stanu prawnego. No i oczywiście okazało się, że w poprzednim stanie prawnym prawie zawsze ten małżonek, czy to w formie ustępu pisemnej, był wysłuchiwany, natomiast w nowym stanie prawnym należało to absolutnej rzadkości na 118 spraw tego typu, w 4 przypadkach miało miejsce. Także on praktycznie nie uczestniczy w tym postępowaniu. Mówi się, że on ma możliwość bronienia swoich praw, podnoszenia zarzutów w postępowaniu zażaleniowym. No, czyli widzimy, że ten mechanizm, te tryby wymiaru sprawiedliwości tutaj szybko mielą. Można się zdziwić, jeżeli się odpowiednio szybko nie odpowie na pismo procesowe, na postanowienie. To jest taki element dla obywateli chyba zaskakujący. Drugi element tej merytorycznej obrony małżonka przed odpowiedzialnością z majątku wspólnego, małżonka dłużnika, jest umiejscowiony, polega na możliwości wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego, które w postępowaniu egzekucyjnym stanowi taki element merytorycznej obrony dłużnika przed prowadzoną egzekucją. No i znowu, gdybyśmy tak
w ogóle zależy na to spojrzenie, no to można by powiedzieć, że w takim razie to jest pewna spójność, no bo on w postępowaniu klauzulowym za bardzo nie może działać, ale może sobie wytoczyć to powództwo przeciwegzekucyjne i zwalczać klauzulę wykonalności w tej drodze. Pomijam fakt, że jest to znowu dosyć skomplikowane zagadnienie, ale jeżeli wrócimy do tego problemu kognicji sądu klauzulowego i powiemy, że no, raczej według przeważającego poglądu kognicja sądu klauzulowego jest objęte badanie tego, czy była zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania, to się być może okaże, że w momencie wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego ta sprawa już będzie osądzona, będzie korzystała z powagi rzeczy osądzonej, bo ona już została rozstrzygnięta w postępowaniu klauzulowym. Ja osobiście opowiadam się tutaj za liberalną wykładu dopuszczającą możliwość podnoszenia tego typu zarzutów również w postępowaniu z powództwa przeciwegzekucyjnego. Niemniej no, to jest, tak jak powiedziałem na początek, pewna rysa na tej konstrukcji, która powoduje, że sytuacja małżonka, dłużnika może się przedstawiać nieciekawie, jeżeli chodzi o przedstawianie jego zarzutów. W tej warstwie można by jeszcze wymienić też chyba nieszczęśliwe sformułowanie artykułu 840, paragraf 1, punkt 3, który mówiąc o możliwości wytoczenia powództwa opozycyjnego, czyli jednego z powództw przeciwegzekucyjnych przez małżonka dłużnika, stanowi, że on może podnosić zarzuty z własnego prawa oraz zarzuty drugiego małżonka, których ten drugi małżonek, małżonek dłużnik, nie mógł wcześniej podnieść. Znowu jest regulacja niekorzystna dla małżonka dłużnika, bo on może się posługiwać, bo on będzie ponosił konsekwencje nieudolności małżonka, który był dłużnikiem. No, bo może podnieść tylko te zarzuty, których tamten nie mógłby podnieść. Chyba ustawodawca powinien tutaj powiedzieć, że może podnieść te zarzuty, których nie podniósł małżonek dłużnik, a nie te, których on nie mógł podnieść, bo to radykalnie komplikuje sytuację tego małżonka, który dłużnikiem nie jest. To tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt. To jest oczywiście bardziej skomplikowane, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj szans na to, żeby szczególnie w tę problematykę głęboko wnikać. Problem drugi z tych, które zapowiedziałem, przymusowa rozdzielność na żądanie wierzyciela. Muszę powiedzieć, że tutaj w ogóle sprawa jest dość zagadkowa i ciekawa, ponieważ rozwiązanie prawne, które umożliwia wierzycielowi jednego z małżonków ingerencję w ustrój majątkowy małżonków, w ustrój wspólności majątkowej, to rozwiązanie pojawiło się w roku 2007 i zostało wprowadzone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pierwotny projekt, był to projekt poselski pod pierwotnym tytułem ustawy o funduszu alimentacyjnym, zakładał, że taką możliwość ingerencji w ustrój majątkowy posiadałby jedynie wierzyciel alimentacyjny. I aksjologicznie takie rozwiązanie wydaje się sensowne, ponieważ tutaj mamy dwa interesy o charakterze rodzinnoprawnym, które są ze sobą sprzeczne. Ten wierzyciel alimentacyjny dąży do zaspokojenia swoich roszczeń, więc jakby może się wydawać zasadne, żeby on ingerował, prowadząc do zniesienia ustroju ustawowego określonego małżeństwa. Jego prawa mają także charakter rodzinnoprawny i w tym sensie są uzasadnione. W okolicznościach, których nie znam, próbowałem je prześledzić na podstawie stenogramów posiedzeń komisji sejmowych, opinii Biura Analiz Sejmowych, nie znalazłem powodów, dla których w toku prac legislacyjnych ustawodawca zrezygnował z takiego zawężenia tej regulacji i wprowadził ustawowanie, na mocy którego każdy wierzyciel jednego z
małżonków może wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej, nawet może doprowadzić do zakwestionowania, wyłączenia, zlikwidowania tej wspólnej podstawy materialnej funkcjonowania małżonków. Proszę zwrócić uwagę, artykuł 41 ogranicza odpowiedzialność małżonków za zobowiązania majątkiem wspólnym, a ustawodawca 3 lata potem drugą ręką mówi, no dobra, tam żeśmy coś powiedzieli, ale tutaj dam inny kanał realizacji tej odpowiedzialności. Powiedziałbym, że znacznie gorszy niż było to przed nowelą. Bo osoba zewnętrzna prowadzi w ogóle do zniesienia wspólności ustawowej. Wcześniej było tak, że on się do zaspokoić z majątku wspólnego, ale nie prowadził do zakończenia ustroju wspólności ustawowej, który z punktu widzenia funkcjonowania rodziny jest niezmiernie istotny. A teraz on może w ogóle wyłączyć ten. I ponieważ wiem, że czas się kończy, albo skończył, ostatni aspekt, który wydaje mi się formuła konferencji nie pozwala mi na konferencji naukowej nie pozwala mi na użycie mocniejszych słów, ale najbardziej się nie zgadzam z tym rozwiązaniem. Mianowicie z rozwiązaniem prawa upadłościowego, artykuł 124 prawa upadłościowego, który stanowi, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. I teraz uwaga, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego poziom jest niedopuszczalny. I z tym jeszcze koresponduje domniemanie, które ustawodawca wprowadził w artykule 124 ust. 4, które brzmi następująco. Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa. Proszę Państwa, to jest kompletnie niezgodne z podstawowymi założeniami majątkowego prawa małżeńskiego. To już mówiliśmy tutaj, przecież o to właśnie chodzi, żeby dowartościować pozycję tego małżonka niezarobkującego. Ten małżonek, który zostaje w domu, zajmuje się dziećmi i prowadzeniem gospodarstwa domowego, on też się przyczynia do powstania majątku wspólnego przecież. Właśnie przez to, że ten drugi może pracować. Dlatego ustawodawca zakłada, że majątek wspólny jest wspólny, należy do obojga małżonków, niezależnie od tego, który w sensie materialnym, w sensie księgowym spowodował, że ten majątek powstał. A tu się mówi, że niezależnie od wszystkiego domniemuje się, że ten majątek wspólny cały jest częścią masy upadłości. Mogę to skonstatować stwierdzeniem, że nie daj Boże być małżonkiem przedsiębiorcy, bo można stracić wszystko bardzo, bardzo szybko, nawet jeżeli samemu się zapracowało na ten majątek. Bo oczywiście teoretycznie ten małżonek dłużnika ma możliwość zgłoszenia sędziemu komisarzowi swojego roszczenia o połowę majątku, albo nawet o ustalenie nierównych udziałów. Ale pozbawiony jest na przykład postępowania sądowego, procesowego, które mogłoby normalnie być, czy nie procesowego postępowania o podział majątku wspólnego. To wszystko się odbywa w warunkach radykalnego ograniczenia praw tego małżonka. Proszę Państwa, czuję, że powinien kończyć, więc myślę, że to, co powiedziałem, jest też wnioskiem i konstatacją. Te rozwiązania, które przywołałem, wydają mi się niekonsekwentne i to jest po prostu wniosek do referenda o przeanalizowanie, czy nie należałoby jednak stworzyć konstrukcji normatywnej, która byłaby po prostu wspólna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz głos zabierze pani profesor Wanda Stojanowska, głosi referat zatytułowany Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom i problemy wynikające z takiego rozstrzygnięcia sądu. Bardzo proszę. Jest zaprezentowany temat, więc ja chciałabym takie pewne wprowadzenie. Jest to jedno z rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej wyroku rozwodowym. Z pięciu możliwych. Jest ich pięć, którymi dysponuje sąd. Pierwsze dwa są zarezerwowane tylko wtedy, kiedy małżonkowie się rozwodzą.
a trzy następne nie należą do prawa rozwodowego stricte, ale ponieważ sąd rozwodowy jest jednocześnie sądem opiekuńczym, więc w przypadku, kiedy widzi możliwości, czy nawet konieczność pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy ograniczenia, może to zrobić w wyroku rozwodowym. Ja Państwu właśnie dlatego powiem o tych wszystkich, żeby Państwo wiedzieli, jak ten mój temat, który ja w tej chwili prezentuję, mieści się w tych możliwościach sądu, w tych pięciu rozstrzygnięciach. Więc te dwa pierwsze, to jest właśnie pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Następny, i właściwie to tylko taki właściwie podział jest, można powiedzieć, dychotomiczny, bo albo pozostawienie władzy rodzicielskiej, albo powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, a ograniczenie władzy drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Dlaczego trzeba dodać, i jak studentom właśnie wykładam, zawsze mówię, że nie można tego ominąć w stosunku do osoby dziecka. Dlatego, że chodzi tylko o dziecko, a nie o jego majątek. Bo majątek to już należy do tego rodzica, któremu sąd powierzył władzę rodzicielską. I teraz tak, trzy następne, ja tylko wymienię, jakie możliwości ma sąd. A więc zawieszenie władzy rodzicielskiej w trybie artykułu 110. To jest najczęściej stosowane właśnie przy tej wyjazdach, tej emigracji zarobkowej rodziców. Pozostawiają komuś, prawda, zawieszają swoją władzę rodzicielską. Tutaj oczywiście jest ktoś, kto jest opiekunem i dzieckiem się zajmuje. Drugie rozstrzygnięcie to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej w trybie artykułu 109. Kodeksu rodzinnego opiekuńczego, dlatego mówię w trybie 109 Kodeksu rodzinnego opiekuńczego, dlatego, że to ograniczenie, o którym mówiłam, jako to drugie rozstrzygnięcie, ono jest ograniczeniem tylko dlatego, że rodzice się rozwodzą, a nie dlatego, że ten rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską, no jest jakimś gorszym rodzicem, gorzej sprawuje tę władzę rodzicielską, ma się do niego jakieś zastrzeżenia. Absolutnie. Oboje kochają dziecko jednakowo. Wszystko było dobrze, w pewnym momencie kryzys i się rozwodzą. A przy tym ograniczeniu w trybie 109 to jest ograniczenie o charakterze takim, że rodzic w pewnym sensie, można powiedzieć tu o jakimś zawinieniu, ale nie jeszcze aż takim, jakim to trzecie rozstrzygnięcie, to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców albo obojga, bo może tak być, że w procesie o rozwód może tak być, że sąd w postępowaniu dowodowym dochodzi, na przykład, że to jest jakaś melina, gdzie to dziecko było do tej pory, dopiero rozwód ujawnił to, że dziecko jest maltretowane, nawet dobrze się stało, że wnieśli sprawę o rozwód, bo się ujawniło. I wtedy pozbawia się i jednego, i drugiego. A najczęściej jest to ten rodzic, no niestety tutaj przepraszam panów na sali, ale są to jednak alkoholicy, a raczej tych alkoholików wśród matek jest niewiele. Więc pozbawia się władzę rodzicielską tego i jednego z rodziców. Właśnie w tym wyroku rozwodowym. I teraz wracamy do tej instytucji właśnie pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Co mogę powiedzieć? Jest to najbardziej pojemna instytucja, jeżeli chodzi o władzę rodzicielską. Najbardziej pojemna. Dlaczego pojemna? Dlatego, że ona jest taka niedookreślona, a takim pierwowzorem niedookreślenia do entej potęgi, można powiedzieć, to było to, co zaraz się ukazał, już się ukazał. Ja tutaj specjalnie właśnie podkreślam to słowo może zawsze, dlatego, że to słowo nawet nie jest rzeczownikiem, to słowo może po prostu, że sąd może powierzyć jednemu, a ograniczyć drugiemu, o czym już wspominałam, czyli jeżeli może, to nie musi. A jak nie musi, to znaczy, że może pozostawić obojgu.
tak to było, proszę Państwa, od 1 stycznia 1965 roku, bo od tego czasu obowiązuje kodeks rodzinny opiekuńczy. I lata płynęły, jak to sędziowie zawsze mają troszeczkę, są jak, tak najeżeni trochę na świeżynkę jakąś, jak jakaś nowelizacja jest, a wiem to z praktyki, bo potem po paru latach jeszcze jakoś nie załapują czasami, że już się coś zmieniło. Nie bardzo, no ludzie lubią po prostu stagnację, no nie lubią jakichś zmian. I tak było, proszę Państwa, przez 3 lata nikt nie tego przepisu nie wyjaśniał, żadnej wykładni nikt nie podawał. Dopiero po 3 latach, jak widzicie Państwo, jakoś ten czas płynie, nikomu się nie spieszy, a tutaj przecież to są dzieci, to jest dziecko. Więc sędziowie robili, jak uważali. I dopiero Sąd Najwyższy wydał wytyczne, to są jedne z 3 wytycznych tak zwanych rozwodowych właśnie, w 1968 roku, a więc po 3 latach od obowiązywania kodeksu rodzinnego opiekuńczego i wtedy wyjaśnią, co to znaczy może i w ogóle co to jest za instytucja, której w ogóle śladu tu nie ma, tylko słowo może mamy właściwie w tym. I powiedział tak, że już podał pewne przesłanki tego rozstrzygnięcia. Przede wszystkim powiedział tak, że to rozstrzygnięcie nie należy do takich, które powinny być często wykorzystywane. Czyli od razu już sąd przewidział, że jest to sytuacja dosyć wyjątkowa, ponieważ jedną z przesłanek, które zamieścił w tych wytycznych, powiedział, że warunkiem powierzenia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej jest harmonijne współdziałanie w sprawach dotyczących dziecka. Ja to podkreślam, dlatego że będę mówiła o historii tej instytucji, która nabrała właściwie później jakiegoś takiego, znaczy, bo były 2 nowelizacje, ale właśnie w tym 1968 roku Sąd Najwyższy wypowiedział się tak, że jeżeli jest konflikt między rodzicami, jest niemożliwe powierzenie obojgu władzy rodzicielskiej. I proszę Państwa, różnie to bywało. Ja prowadziłam badania bardzo wcześnie, w latach 70., czyli to były badania 73-74, a zaczęło się to od takiego badania Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło badanie razem z Głównym Urzędem Statystycznym. Ja byłam wtedy, można tak powiedzieć, ministerialnym urzędnikiem, bo byłam, pracowałam w Instytucie, później, teraz jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, a Instytut Badania Prawa Sądowego. Byłam jako sędzia delegowana i wyznaczona jako z Głównym Urzędem Statystycznym do tej współpracy. Personalnie ja właściwie prowadziłam te badania. I były to badania ogólnopolskie, próba 10%, więc taka absolutnie socjologicznie to są znamienne były te wyniki. I zaczęłam analizować i bardzo się zdziwiłam, bo do tej pory nie zwracałam uwagi na to, właściwie jak często, bo nie było tego w statystyce, jak często sąd korzysta z tego rozstrzygnięcia. Okazało się, że prawie w 1/4 tych wszystkich rozstrzygnięć na te 2000, około 2100 czy coś takiego tam, te sprawy były badane, 429, około właśnie 430 spraw było takich, których sąd właśnie powierzył władzę rodzicielską obojgu rodzicom. I ja wzięłam te badania później, bo to były, książka się potem ukazała, moja problematyka rozwodu w świetle badań w 1977 roku, ale ja nie poprzestałam na tym, bo mnie zainteresowała ta instytucja. Jak to właściwie w praktyce się odbywa? A ponieważ w instytucie takim ministerialnym jest takie udogodnienie, że można akta z całej Polski ściągać i badać, więc ja zbadałam te 400 właśnie prawie 429, dokładnie, bo pamiętam 429 spraw, ściągnęłam te akta i proszę Państwa, ku wielkiemu zdziwieniu zauważyłam,
że to, co Sąd Najwyższy mówi, że to ma być ta bezkonfliktowość, to tam było no, rażące naruszenie tej wykładni Sądu Najwyższego, no bo nie było przepisu, bo było tylko może, prawda? Że w takich bardzo konfliktowych sprawach sąd powierzał obojgu rodzicom. A ja jeszcze tutaj muszę taki przypis dać, taką gwiazdkę do tego, co mówię, bo rekonstruowałam to, dlaczego sąd tak wykorzystuje rekonstruowałam motyw sądu, dlaczego tak często korzysta z tego. Otóż to było to, co ja w niektórych artykułach wracam do tego i mówię, i krytykuję sądy, że te rozwody odbywały się w szybkim tempie. A tutaj to ułatwiało sądowi szybko zakończyć sprawę. Bo najpierw to namawiał stronę, żeby bez orzekania o winie, to znacznie skraca proces, można to załatwić na pierwszej rozprawie. A jeszcze to pozostawienie obojgu rodzicom zwalniało sąd od prowadzenia postępowania dowodowego na okoliczności dotyczące władzy rodzicielskiej. Dlatego, że jak powierzono jednemu, a ograniczono drugiemu, to była już to jakaś konfliktowa sytuacja, no bo ten właśnie drugi, któremu ograniczono, to miał pretensje, mógł zaskarżyć nawet to, albo jakieś wnioski dowodowe zgłaszać, a tutaj właściwie prosta sprawa. Pozostawienie władzy rodzicielskiej bez... jeszcze muszę powiedzieć, że tutaj sąd i tutaj muszę powiedzieć, że jedno in plus, że w całych tych latach, do 2008 roku, do następnej noweli, o czym za chwilę będę mówić, sąd, tak wyglądały te sentencje. Powierza władzę rodzicielską obojgu rozwiedzionym rodzicom, tam wymienia nazwiska i tak dalej. Dziękuję. I ustalając miejsce pobytu dziecka u jednego z rodziców. Najczęściej to była matka. I to trwało i cały czas, tylko różnie to powiedzieć, miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, ale w każdym razie to dziecko zawsze było u jednego z rodziców, rzadko u ojca. I proszę Państwa, były różne takie ruchy tych różnych stowarzyszeń ojców i ciągle się mówiło, że ten ojciec jest tu pokrzywdzony, bo właśnie on tylko matka właściwie, bo ma pieczę sprawuje, bo jest mieszka dziecko tylko u ojca. I to w wyniku tych właśnie takich, muszę tu powiedzieć, że tutaj ten lobbying był na granicy dopuszczalności. To nie był taki fair ten lobbying, dlatego że to była grupa ojców niewielka w porównaniu ze wszystkimi ojcami we wszystkich tych sprawach, które sąd rozpoznawał. Ja to wiem, proszę Państwa, najlepiej, bo jak ja sądziłam, to ja właściwie badałam, taki test przeprowadzałam. Pytałam ojca, czy jest taka możliwość, że on na przykład by się opiekował dzieckiem, u niego by dziecko mieszkało, czy taka możliwość istnieje. No w ramach takiego wybadania, jak właściwie ci rodzice, jaki jest ich stosunek do dziecka i jak oni sobie wyobrażają w ogóle ten scenariusz po rozwodzie. I prawie większość, no 90 parę procent tych ojców to w ogóle uważało, że to już, że sąd już naprawdę im to dziecko przyzna i oni będą mieli kłopot, bo będą musieli się nim opiekować i po prostu czasami to dostawali, w ogóle zaczęli krzyczeć i zaczęli się tłumaczyć, ja nie mogę, bo ja mam pracę zmianową. Czyli nie jest tak, że to wszyscy ojcowie są tak pokrzywdzeni i wszyscy właściwie tak bardzo chcą, żeby było u niego dziecko. Żeby, albo teraz ja, dojdziemy do tego, do tej, co w tej chwili jest stosowane, ale zaznaczam, że to jest stosowane tylko w praktyce, bo w kodeksie rodzinnym opiekuńczym do dzisiaj, nawet po tych wszystkich nowelach, o których tutaj powiem, tych dwóch właściwie, nie wszystkich, no po dwóch, to jednak nie ma tego wyraźnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i to podkreślam takimi dużymi literami wytłuszczonymi mówi. Nie ma takiego rozstrzygnięcia w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jak naprzemienna piecza rodzicielska. Nie ma. Ale zaraz powiem, jak to tylnymi drzwiami i jak to ta wykładnia funkcjonuje i jak ten lobbying działa i właściwie czy rzeczywiście dobro dziecka jest na pierwszym miejscu, czy dobro dziecka jest
na końcu, bo jest dobro rodziców. Rodzice się kłócą i właśnie jak przedmiot tym dzieckiem właściwie jeden chce, tak jak dosłownie jak przedmiot, bo też ta nowela w 2008 roku zabroniła dzielenie się dziećmi, że nie można podzielić dzieci, że jedno dziecko jest u ojca, a drugie jest u matki. To zabroniło. Ale jak jest jedno dziecko, no to właściwie nie ma się czym dzielić, prawda? No to właściwie będzie trochę tu, trochę tu, ale do tego dojdzie. Teraz, proszę Państwa, mamy dwie nowele, o których mówię. Pierwsza nowela w 2008 roku. W 2008 roku, a druga, zaraz można powiedzieć, jak na kodeks, to bardzo szybko, bo w 2015 roku była ta druga nowela. I ta druga nowela właśnie jest tutaj przedmiotem, będzie tutaj tych naszych rozważań. Ja Państwu będę właśnie pokazywała to, co się z tą instytucją dzieje. Po prostu źle się dzieje. Tu właśnie mamy. Tak. Mieliśmy jedno słowo może, a nowela do kodeksu rodzinnego opiekuńczego 2000, ja mówię w skrócie, nie mówię dnia, kiedy weszła w życie, bo nie chcę przedłużać. W 2008 roku już przewidziała przesłanki. I takimi przesłankami były. Trzy przesłanki. Pierwsza, tu Państwo widzą na planszy. Pierwsze to było tak, że zgodny wniosek obu stron, że oboje tego chcą, że chcą, żeby im sąd pozostawił władzę rodzicielską. Dwa, obowiązek rodziców przedstawienia porozumienia co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Nad tym się za chwilę zatrzymam, ale na razie wymienię jeszcze tą trzecią. I ta trzecia, to jest stricte to samo, co powiedział Sąd Najwyższy w wytycznych, już wspominałam, w 1968 roku, czyli 3 lata po wprowadzeniu kodeksu rodzinnego opiekuńczego, że bezkonfliktowość jest właściwie przesłanką sine qua non, czyli nie może być konfliktu, czyli to jest właściwie taka prognoza sądu, bo oczywiście prognozujemy, bo na podstawie dowodów, co będzie w przyszłości, jak rodzice po rozwodzie, co będzie z dzieckiem. Taka prognoza pozytywna, że rodzice będą zgodnie współdziałali w sprawach dotyczących dziecka. I ta przesłanka była. Powiem jeszcze tak, uchylę Państwa rąbka tajemnicy, i tutaj powiem, że już ten lobbying tych tatusiów właśnie, tych wcale niepozytywnych, bo są pozytywnie też. Ja, proszę Państwa, w obronie ojców, i to jest moje usprawiedliwienie, napisałam książkę, właśnie władza rodzicielska rozwiedzionego... Władza rodzicielskiego. Rozwiedzionego i poza. Rozwiedzionego i poza małżeńskiego ojca, no bo tutaj... Ja prędzej do przodu pamiętam, co mam pisać, niż to, co już napisałam. Więc bronię tych ojców, bronię tego właśnie, że sądy rzeczywiście preferują matki. Preferują matki, no bo zwłaszcza jak dzieci są małe, to uważają, że jednak matka będzie się tym... I ja właśnie to w tej książce bronię ojców o tyle, że jeżeli ojciec ma lepsze kwalifikacje i wychowawcze, i możliwości, to nie kierować się tylko tym, że matkę preferować. I to mnie tłumaczy, że ja rzeczywiście rozumiem ojców, tych, którzy w tej chwili się skarżą i cały czas to jest właściwie taki ich motyw, że matki nie pozwalają, utrudniają kontaktu, była nowela w KPC, kary za to i tak dalej, cała procedura jest i to też nieskuteczne, bo konfliktu to nie likwiduje, a jak konfliktu nie likwiduje, to nie likwiduje tego, że dziecko jest ciągle właściwie jak na froncie dosłownie.
kule z jednej i z drugiej strony i oczywiście to psychicznie, te kule dotykają oczywiście to dziecko. I teraz proszę Państwa tak, jak jeszcze było, jeszcze jedna przesłanka była, która była w tym poselskim projekcie, który jeszcze to było za czasów PiSu, bo to było właśnie przejęcie władzy przez Platformę, że było to miejsce, ustalenie w roku rozwodowym przy pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, miejsce zamieszkania dziecka, miejsce pobytu dziecka u jednego czy u drugiego z rodziców. Żeby była ta stabilizacja, żeby dziecko właściwie wiedziało, że to jest jego miejsce stałe i oczywiście te kontakty z drugim rodzicem jak najbardziej, bo pozostawienie władzy rodzicielskiej to nie zamyka, proszę Państwa, nie zamyka tego, jeżeli oni się dogadują, jak to się popularnie mówi, to przecież sąd nie ingeruje. I tak było przez całe lata. Tylko potem, nie wiem, czy ludzie się zmienili, czy te konflikty w małżeństwach są i w ogóle między ludźmi te konflikty, no w ogóle widzimy taką jakąś nienawiść, jak jakieś taką, tak te emocje negatywne są i później jak wszystko jest dobrze, jak się potem rozwiodą, to potem ta nienawiść jest jeszcze, a dziecko właściwie jest tym przedmiotem, którym się mszczą. Ale to jeszcze do tego dojdę. Dochodzę teraz do tej noweli. Co ta nowela zmieniła? Tu Państwo mają po prawej stronie. Więc przede wszystkim, co jest najważniejsze i co oburza, i to oburza nie tylko mnie jako prawnika i doświadczonego sędziego i badacza, ale również psychologów, proszę Państwa. Jest ostatnio, ukazała się taka książka, praca zbiorowa psychologów. I jeden taki artykuł we współautorstwie jest poświęcony właśnie rozważaniu tej naprzemiennej pieczy. Jak najbardziej mówią, sprzeciwiają się temu. Jeszcze dopuszczają ewentualnie, jeżeli jest to współdziałanie i rodzice ze sobą właściwie nie są w konflikcie, ale już absolutnie to, co się stało teraz, że mimo konfliktu jednak to dziecko jest trochę u ojca, trochę u matki. Ustalają tydzień tu, miesiąc tu. Proszę Państwa, i jeszcze co zlikwidowano? Zlikwidowano te porozumienia, które to porozumienia, te instytucje porozumień. W tej chwili co? Tylko doprecyzowano, że powinno być pisemne, a do tej pory nie było określone, czy jest pisemne, czy niepisemne. Tutaj jest na sali pan sędzia Czech, nawet w komentarzu też właśnie dywagował nad tym właściwie, no, czy to będzie, czy pisemne, czy ustne do protokołu, a tutaj jest pisemne, ale co z tego, że doprecyzowano w tym paragrafie pierwszym, skoro w tym następnym paragrafie usunięto w ogóle obowiązek przedstawiania tego porozumienia. Proszę Państwa, ja się chcę krótko zatrzymać, bo to jest ważna sprawa, nad tym porozumieniem. Ja napisałam jeszcze przed tą nowelizacją w 2008 roku, napisałam taki duży artykuł, obszerny, na temat właśnie planu wychowawczego w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. To jest instytucja, która już przez całe dekady tam funkcjonuje idealnie. I tam jest to doprecyzowane bardzo dokładnie, bo to jest nawet ten plan wychowawczy, ten tak zwany druk, że wypełniają rodzice, to jest nawet częścią składową w ogóle, znaczy jest załącznikiem do pewnego przepisu, który reguluje ten plan wychowawczy, a sam plan wychowawczy jest wypełniony przez rodziców. I potem, jeżeli sąd właściwie ten plan wychowawczy już zatwierdzi, jest integralną częścią wyroku, jak gdyby załącznikiem są z kolei do wyroku. U nas tego nie było, ale było w ogóle porozumienie i ja powiem szczerze, wyrażałam radość nawet w swoich publikacjach, że w ogóle jest, w ogóle, że coś jest, prawda, że chociaż jest to porozumienie, że jest jakiś zaczątek, zalążek tej instytucji, która się potem wykształci, ale w kierunku raczej, żeby to porozumienie było między rodzicami. Proszę Państwa, ta nowela to przekreśla.
więc to przekreśla w ogóle, tu widać wyraźnie, że rodzice skonfliktowani nie byli w stanie podpisać, ale proszę Państwa, to nie jest, jak nie podpisali tego porozumienia, to znaczy, że oni są w konflikcie, że wchodzi w rachubę właśnie ta przesłanka, że jest konflikt, że nie ma bezkonfliktowości, a wręcz odwrotnie, są mocno skonfliktowani, jeżeli nie mogą tego podpisać. Więc już jak gdyby wchodzi w grę ta przesłanka, która była w tej noweli w 2008 roku. I w tej chwili tak, jak się tłumaczę, właśnie ja tak w skrócie to mówię w referacie, to wszystko będzie dokładnie napisane, ale ja tylko te najważniejsze wychwycić chcę, bo czas goni, prawda, bo nie chcę tutaj, jestem właśnie przedostatnim referentką i to najgorzej to mają ci ostatni, ale ja nie chciałabym podbawić, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany i skracać tak na siłę. I chcę właśnie Państwu powiedzieć, że tak tłumaczą właśnie zwolennicy, bo to jest podpowiedziane przez tych lobbujących ojców, że mówią o jakimś automatyzmie sądu, że jeżeli nie było tego porozumienia, to oczywiście nie było tej przesłanki i sąd nie powierzał obojgu rodzicom i automat działał tak, że powierzał matce, a ograniczał ojcu, czy ewentualnie no, ojcowie uważali, że zawsze to jest tak, że matce, a ojcu nie. I że oni są pokrzywdzeni, że właśnie mają tylko kontakty z dzieckiem, a czasami te kontakty są właśnie no, utrudniane przez rodziców i w związku z tym trzeba jednak to dziecko na siłę brać miesiąc tu, czy tydzień tu, tydzień u jednego, tydzień u drugiego i nie zważać na to, czy to dziecku odpowiada, czy nie. I jeszcze proszę Państwa, tu bym za długo bym musiała mówić Państwu, bo teraz jest taka moda w tych niektórych, oczywiście absolutnie to powtarzania takiego, że prawo dziecka do obojga rodziców. No nie może to prawo dziecka iść przed dobrem dziecka. Jeżeli ojciec jest na przykład cały czas z matką, kłócili się i epilogiem to był rozwód i potem właśnie i bił to dziecko i bił matkę, a potem jest raptem tatusiem dobrym, że jemu się też należy, bo to też jest jego własność, on też jest właściwie współautorem tego, że się dziecko urodziło, prawda? No bo przecież nie, samo się nie urodziło, jak jego nie było, no to on się poczuwa, to, że on, że dziecko się go boi, że dziecko w ogóle w nocy się moczy, że się jąka, ale dziecko musi do niego pójść, bo takie jest prawo teraz, proszę Państwa, musi do tego ojca pójść. I proszę Państwa, ja powiem jeszcze taki przykład. Nie wiem, czy ja jestem, już czas mam przekroczony. Troszkę dasz, ale zaraz. Jeszcze powiem o tych naprzemiennych. Ale ten przykład powiem, bo mogę go nie zdążyć. Żeby Państwu powiedzieć, jakie są skutki, bo się mówi tak, dzieci są szczęśliwe. A jak to można? Pewnie, że szczęśliwe. One nie mają kontroli. I tak, dziecko, matka myśli, że jest u ojca, ojciec myśli, że jest u matki, a dziecko jest w trzecim miejscu, sobie tam wącha różne rzeczy, albo teraz jest alkoholizm u młodzieży, to bardzo młodej młodzieży, u dzieci wręcz. I no to czy takie dziecko zapytane, że to jest okej, trochę tu, ale nie rozumie, co z niego wyrośnie. Proszę Państwa, jak mamy myśleć o przyszłości, o tym, że kto będzie na wasze emerytury pracował, młodzież. Jeżeli będziemy tylko się zajmować budowaniem jakichś schronisk dla dzieci, jakichś poprawczaków, no bo takie dzieci, które są właściwie w takim konflikcie wychowane, że ojciec właściwie to jest indoktrynacja matki, mu opowiada różne rzeczy o ojcu, ojciec opowiada o matce, to gdzie tu jest jakiś autorytet, a w kodeksie rodzinnym opiekuńczym w innym przepisie jest, że musi być jeden kierunek wychowania. Jaki to kierunek? Czy taki młody człowiek, i teraz z tym przykładem powiem. Wykład prowadzę na temat właśnie tej naprzemiennej wady rodzicielskiej i na tym, że to jest właśnie o te mankamenty. I potem po wykładzie
przychodzi do mnie studentka, nawet nie wiedziałam w jakiej sprawie, myślałam, że jakąś zerówkę chce umówić ze mną, czy coś takiego. I ona mi mówi, panie profesor, ja pani bardzo dziękuję, że pani z taką determinacją broni tego, żeby właśnie nie było tej naprzemiennej pieczy, bo pani ma przede mną, aż mi się żal jej zrobiło, ma pani ofiarę przed sobą, w mojej osobie. Bo ja byłam tydzień u taty, tydzień u mamy i efekt jaki? Już czwarty czy piąty rok leczy się u psychoterapeuty. I to jest właśnie to. Nie dobro dziecka, tylko dobro rodzica. To jest w tej noweli, proszę państwa. A teraz ktoś powie, no tak, a to skąd to w ogóle ta piecza, nawet w tej ustawie 500+, tam jest też wymienione ta naprzemienna piecza, to określenie, czy piecza, czy władza rodzicielska. Proszę państwa, to jest teraz, mamy teraz to, prawda? I proszę państwa, tu jest tak, przepis paragrafu trzeciego stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym rodzicem w powtarzających się okresach. To jest, proszę państwa, kodeks postępowania cywilnego, nie kodeks rodzinny, który jest podstawą tego, jak jest ukształtowana władza rodzicielska po rozwodzie. Tylko tylnymi drzwiami właśnie wprowadzono to w tej noweli. Nieuczciwie, niezgodnie z zasadami legislacji. Nie wiem, jak to biuro legislacyjne, ale biuro legislacyjne podnosi ręce do góry i się poddaje, jak politycy coś. To właśnie to w ostatniej chwili jeszcze Platforma właśnie to wprowadziła. Ja nie chcę, ja polityką się nie zajmuję, mnie absolutnie to nie chodzi, czy Platforma, czy chodzi mi o to, żeby był, że jak w czasie komuny, to ja ubolewałam, modliłam się, Boże, żeby nastały takie czasy, żeby nie wprowadzono noweli tak szybko na kolanie, żeby poprzedzone to było jakimiś badaniami, chociaż jakimś sondażem czy coś takiego, bo to jest na żywym organizmie prowadzone, a to sam Rzecznik Praw Dziecka właśnie forsował taką nowelę, bo miał tych ojców, nie wszyscy ojcowie, proszę państwa, ja bym tu długo mogła powiedzieć, jak ten lobby wygląda. Są rzeczywiście tacy, a co się robi z mamusiami, żeby ktoś nie myślał, że ja tylko przeciwko temu zastępowi tych. Z mamusiami się tak robi, jak te wszystkie się wykorzysta, bo płaci te pieniądze, bo są kary za to, płaci i nie dopuszcza tego ojca. To proszę państwa, ja w jednym właśnie w komentarzu do kodeksu, do tego, do noweli z 2008 roku, właśnie powiedziałam, że takie wyjście proponuję. Po prostu jest taki konflikt, że matka utrudnia dziecko umieścić w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pokazać to mniej więcej tak, jak zrobił Salomon. Dopiero ujawniła się matka biologiczna, jak powiedział, że dziecko przetnie. No to ta biologiczna się powiedziała, nie, to ona się wycofuje z tego konfliktu. A tutaj matka nie pozwala, proszę bardzo, odbiera się jej i nie daje się ojcu. Nie, bo jak to jest taka walka, tylko w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej. To nie musi być długo, to może być parę miesięcy i mamusia od razu zmięknie. Albo ją pozbawić władzy rodzicielskiej w ogóle. Albo właśnie zmienić i na przykład nie powierzyć jej władzy rodzicielskiej, tylko ojcu, jeżeli sąd ma dowody, powiedzieć sądu. Proszę państwa, ciekawostka. Jedna, nie chcę powiedzieć, która aktorka ze swoim mężem się strasznie kłóciła o dziecko. No i sąd zastosował, nawet ktoś mi mówił, no to zastosował sąd taką metodę i co? W rodzinie zastępczej jakiś wspólny przyjaciel rodziny, nie przyjaciel ojca, tylko przyjaciel rodziny, wziął to dziecko jako rodzina zastępcza i proszę państwa, w krótkim czasie mama się przekonała, że jednak no nie może tutaj tak sobie stawiać, że nie dopuszcza ojca i robi mu różne wstręty. No i co? I teraz jaki jest efekt? Dziecko chciało bardzo u ojca, bardzo chciało być u ojca i potem z rodziny zastępczej, niedługo była ta dziewczynka w rodzinie zastępczej i matka no poddała się i jest to dziecko u ojca. Tak można zrobić, a nie wprowadzać coś takiego, że tydzień tu, proszę państwa. Inna aktorka, która już wyjechała do Ameryki w tej chwili z dzieckiem, a ten mąż jej tam przejechał kogoś na ulicy
i siedział w więzieniu, nie wiem, czy wyszedł, czy nie wyszedł. W każdym razie ona mieszkała w Konstancinie, on w Milanówku. I tego dzieciaka, miesiąc tu, miesiąc tu. I właściwie tak, jednego miesiąca to miał szkołę tu, to na miejscu, tam, a potem to już musiał tatuś włożyć do szkoły. I korki, to wiadomo, gdzie Konstancin i gdzie Milanówek. Dziecko budził dwie godziny wcześniej, żeby w tych korkach, w tym spali, nadychało się dziecko spali, żeby do szkoły, no bo sąd właśnie orzekł tak naprzemienną pieczę. Proszę Państwa, to są te blaski i cienie tego. I proszę Państwa, jeszcze powiem, co to jest. To jest w KPC i to, że to naprzemienna i tak napomknięty tylko. Nie może tak być, żeby to jest prawo procesowe. To nie jest prawo materialne. Nie może być w procesowym prawie rozstrzygnięcia takie systemowe. I proszę Państwa, ale jeszcze taka ciekawostka. To nie jest wcale przy tym, jak jest w KPC tytuł władza rodzicielska. Nie. To jest, proszę Państwa, akurat nie w innym miejscu, gdzie jest egzekucja kontaktów. W ogóle. I chodzi o kontakty i o egzekucję. Czyli w takim miejscu, co w ogóle, jak to się mówi, nie na temat. Proszę Państwa, ja bym tu jeszcze, ja w referacie to rozwinę, ale nie chcę Państwa męczyć, bo nie wszyscy są w takim stopniu zaangażowani może w ten temat, jak, proszę Państwa, nie możemy tak prawa tworzyć, to trzeba. Nikt się nie wypowiadał w tej noweli, jeżeli chodzi, a teraz Sąd Najwyższy, proszę, i Sąd Najwyższy, ale z psychologów nikt się nie wypowiadał. Proszę bardzo, co mówi Sąd Najwyższy, co mówi nawet sędziowie Justycja, chociaż oni są za tym, żeby to tak szybko, bo też tutaj nie miałam czasu powiedzieć, ale w referacie to napiszę, bo też była taka uchwała, więc sprzeciwiali się, ale była manipulacja tych. Właśnie, ja tu mam wielki żal do Rzecznika Praw Dziecka, bo to on to przeforsował. To szybko przez Senat to szło i nie liczył się z tymi właśnie opiniami i nie powołał żadnego eksperta i dopiero tej książce, o której Państwo mówi pod redakcją Czeredereckiej niedawno wyszła, psychologów, tam psycholodzy sprzeciwiają się absolutnie temu, żeby dziecko właśnie wtedy, kiedy jest konflikt, no i jeszcze tutaj działa takie stowarzyszenie matek, wcale nie matek dzieci, tylko matek tych ojców, więc one jeszcze tutaj właśnie podgrzewają tą atmosferę. I takie rzeczy to się robi po. I oni nie uwzględniali żadnych badań dotychczasowych. Nie można tak, a to wyraźnie jest związek przyczynowy z lobbingiem ojców. I to ja już nie chcę mówić, bo to. Brzydko pachnie ten lobbing, o tak bym powiedziała. Także proszę Państwa, ja postuluję, żebyśmy nigdy nie robili czegoś takiego i to ta nowelizacja powinna, to odkręcenie, ja liczę na to, że w tej chwili to jakoś, używam takiego właśnie kolokwialnego określenia, żebyśmy to odkręcili, ale tak pozytywnie, żeby to rzeczywiście zlikwidować jak najszybciej, proszę Państwa, i poprzedzić to, a to zresztą można z tych badań korzystać, można tych ekspertów powołać. To jest w tej chwili do zrobienia, nawet nie potrzeba. Ja nawet chciałam o granta się starać, to ja się chciałam starać o granta, a tu już od razu była nowela, proszę Państwa. Ja już kończę, chociaż z niedosytem ja, bo nie powiedziałam tego, co chciałam Wam powiedzieć, ale dziękuję bardzo, dziękuję za cierpliwość. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Niestety nastąpi mała zmiana w naszym programie z tytułu ograniczeń czasowych. Ja bardzo przepraszam, nie mam Państwu wszystkich szczegółów tutaj tłumaczyć, dlaczego się tak stało, natomiast no, to była jakaś ilość zmiennych wypadkowych, dlatego musimy bardzo przeprosić Pana doktora. Poprosimy o przekazanie referatu, bo pytaliśmy się, czy Pan jest zainteresowany przekazaniem test swojego, samych test, przedstawieniem swojego wykładu. Natomiast jeżeli nie, to informujemy wszystkich słuchaczy, że ten referat oczywiście będzie dostępny i do przeczytania w książce, o której wspomnieliśmy na początku dzisiejszego spotkania.
ja to jeszcze gwoli, że tak powiem, formalności dopełnienia, no była Państwu obiecana, obiecane były nagrody za prawidłowe odpowiedzi z pierwszej części wykładów. To jest z pomocą Pani Prodziekan chciałabym tę nagrodę Państwu wręczyć i przyznać, jak i również wszystkim bardzo serdecznie podziękować za uczestnictwo i wytrwałość. Myślę, że temat jest bardzo istotny. Tak jak wiemy, Państwo w stanie jeszcze na spokojnie to wszystko prześledzić i zapoznać się z materiałem w książce, której każdy z Państwa prelegentów będzie miał okazję swoją, że tak powiem, część przedstawić szczegółowo. W imieniu Pana Posła jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność i przybycie i zapraszam również wszystkich gości na omówioną wcześniej na obiad uroczysty. Myślę, że informacja chyba jest dla Państwa wszystkich była przekazana. Obiad się odbędzie na budynku Rady Wydziału Prawa Administracji na pierwszym piętrze, tak zaraz zapraszamy po rozdaniu nagród serdecznie nam wszystkich. I będzie jeszcze okazja właśnie do rozmawiania. I jeszcze raz bardzo, bardzo przepraszam w imieniu tutaj nas wszystkich za tę sytuację. Ja bym losowała. Bardzo dobrze. Pani zależy najlepiej. Nie było tutaj, że ktoś nas będzie wypowiedział. Na pytania. Pani Aleksandra Siedlanowska, czy jest na sali w tej chwili z nami? Gratulujemy serdecznie. Bardzo proszę. Proszę laureatów o pozostanie na chwilę na sali, dobrze? Tak. Kolejna zwycięzca to jest pani Mariola Pałć. Czy jest z nami na sali? Jest pani Mariola. Gratulujemy. Bardzo proszę. Cóż, mam problem z czytaniem. Pan Maksymilian. Jest problem. Pan Maksymilian. Nie chciałabym, pani tutaj, pani profesor, że to jest pan Maksymilian Mrok. Nie ma osoby na sali. To będę strzała. Pan Mateusz Darzynkiewicz. Zapraszam serdecznie. To były osoby, którym udało się wylosować wycieczkę do Parlamentu Europejskiego. Bardzo proszę. Zaproszenia są podwójne, także proszę sobie dobrać jakąś miłą osobę. Przepraszam. Teraz chciałabym jeszcze wręczyć nagrody książkowe. Myślę, że tematyka jest naprawdę też bardzo istotna i ciekawa. To jest Europa bez euro. Wielu ekspertów się tu miało okazję wypowiedzieć. Poproszę o 5 nazwisk. Klaudia Milczarek. To jest to książka pod redakcją profesora Roberta Gwiazdowskiego, który dzisiaj tu miał przyjemność z nami być. I jest autografem pana profesora. Kolejna osoba to jest pani Oliwia Dudkiewicz. Pani Sandra Pakieła. Pani Justyna Krasuska, przepraszam. I pani Klaudia Michaluk. Zamkniętą i zapraszamy teraz naszych gości na tę część drugą nieoficjalną.